Wiadomo już, kto zajmie się odbiorem śmieci w Sanoku. Od 1 października będą za to odpowiadać pracownicy firmy Transprzęt. Przedsiębiorstwo wygrało miejski przetarg i przez najbliższe 3 lata będzie dbać o to, by w Sanoku było czysto. Zakładam, że to przejęcie obowiązków nastąpi płynnie, że to nie będzie tak na zasadzie 30 zabieramy swoje i 1 wjeżdża nowy, tylko mam nadzieję, że to w miarę płynnie będzie się odbywać i nowy przewoźnik będzie korzystał z doświadczeń starego i sądzę, że mieszkańcy nie powinni tego odczuć. Nowa firma będzie wywozić odpady według nowych zasad i harmonogramu. Od czasu wprowadzenia nowej ustawy, czyli od lipca, śmieci odbierało od Sanoczan miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania. Choć dla pracowników tego zakładu pracy będzie mniej, to urzędnicy zapewniają, że jej nie zabraknie. To nie jest spółka powołana tylko po to, do jednego celu wożenia śmieci z miasta. Tutaj działań i to spektrum działań, które może objąć miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania, jest dosyć duże. Ja myślę, że spółka sobie doskonale poradzi na rynku. Tej działalności uzupełniającej około śmieciowej jest też sporo i naprawdę będzie miejsce do działania tej spółki w tych warunkach, w jakich się znajduje. Na przykład prowadzić oczyszczanie miasta, czyli oczyszczanie w sensie sprzątanie, wywożenie śmietników ulicznych. Myślę, że z czasem, kiedy zakończy się trwałość projektu, również będzie mogła zarządzać gminne punkty zbiórki odpadów. O tym, jak teraz będzie pracowało miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania, zdecyduje Rada Nadzorcza Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.